myślałem, że nakręcę ten odcinek o tym moim poranku, dlatego że niektórzy z was są ciekawi, jak wygląda moje życie prywatne. A myślę, że jakiś tam rąbek można zdradzić. Także nic specjalnego generalnie. Wygląda to tak normalnie, jak każdego. Jeszcze muszę przywiązać psa. Zawsze śpię ze mną w domu. Kiedy już wychodzę, to zostawiam go tutaj na dworzu. Dlatego, że świeże powietrze na pewno mu lepiej robi niż zamknięcie w domu, nie? Tu stoi moja fura. Wszystko pozamarzało, więc trzeba będzie to wszystko skrobać. Jak się tylko dostaniemy do środka. Odwalamy go. Mam jeszcze taki fajny preparat w sprayu w atomizerze. Świetnie się sprawdza, ale dzisiaj aż takiego mrozu nie ma. Żeby go psikać, polecam taki mróz większy. A przy takich mniejszych, chociaż lampy warto spsikać, bo to są plastikowe elementy, więc lepiej skrobaczką tego nie traktować. Okej. Tu resztę zrobią wycieraczki już. Łapy mam. Zimno w łapkę. Zimno w łapy. Okej, tutaj teraz weźmiemy sobie atomizer. Atomizer świetnie się nadaje na reflektory, zobaczcie. Za chwilę będzie reflektor przeźroczysty, a nie będę musiał go skrobać. Nie będę niszczył plastiku. Także polecam. Psiknąłem sobie na tą szybę też jeszcze. Dobra, spadam do środka, bo zimno wawska. Kurde, nie mam rękawiczek. Okay. Wycieraczki, cyk. Możemy lecieć.